naszym serwisie informacyjnym Bliżej Przedszkola. Witają się z Państwem Emilia Rak i profesjonalny Miłosz Konarski. Witamy Państwa serdecznie, bardzo cieszymy się, że dołączyli do nas Państwo i mamy dla Was garść najnowszych informacji z Bliżej Przedszkolakowa. Nowości. Nowości również dopadły Akademię Edukacji Bliżej Przedszkola i... Mamy nie jedno, ale aż dwa nowe szkolenia od... Gabrysi Fejkiel. Znanej nam wszystkim, czy z Facebooka, czy z grupy facebookowej. Tak, Gabrysia chętnie dzieli się właśnie swoimi pomysłami kreatywnymi na różne zabawy i tym razem również... We współpracy z nami, z Akademią Edukacji Bliżej Przedszkola, chciała się podzielić z Wami swoim doświadczeniem, swoim pomysłem i ma dla nas dwa szkolenia, dla Was ma dwa szkolenia online z certyfikatem, tak? I jakie to są szkolenia? Kreatywne przedszkole i zabawa czy nudne zatrudnienie. Bardzo cieszymy się, że Pani Gabrysia dołączyła do grona naszych edukatorów. Czas na najnowsze wieści z Bliżej Przedszkolakowa. A więc pora na kolejne wieści z Emilka, co ty robisz na tym telefonie? Boże, no, słuchaj, no, uaktualniłam sobie apkę Moja Pototeka. I są, co? Są, jest aktualizacja? No i są nowe funkcje, słuchaj. Jak wygląda w ogóle? No, słuchaj. No i co to można? No można teraz odsłuchiwać w trybie offline utwory nie tylko ze swoich ulubionych tych... Czyli co, już listy? Można normalnie albumy sobie... Tak, z dowolnego albumu. I jeszcze z najnowszego wydania miesięcznika Bliżej Przedszkola. Czyli jeżeli akurat w naszym przedszkolu nie mamy internetu, a w domu mamy, to możemy sobie w domu wcześniej dany album cały pobrać. Tak, i sobie no, później na spokojnie. No co tam jeszcze? Słuchaj, fajnie. Jeszcze jest tak, że można przechodzić gestami między utworami, więc już można... Tak właśnie. Sterowanie na zablokowanym ekranie. Aha, nie trzeba już się męczyć z odblokowywaniem. I zapamiętywanie kolejności utworów po zmianie. No i widzę, że jakieś powiadomienia nowe, tak. No. To sobie chyba też zaraz zaktualizuję. No, zaktualizuj. Bo to wystarczy wejść po prostu albo w Google Play'a, albo w App Store'a, tak? Tak, tak. I tam sobie kliknąć w ataku aktualni. No, to się pobiera. No, widzisz, ale to jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie wszystko? Tak, to jeszcze nie wszystko, bo słuchajcie, prenumeratorzy. Ach, którzy to zawsze mają najlepiej. No, co znowu prenumeratorzy mają? Prenumeratorzy mają, słuchajcie, ci, którzy oczywiście mają aktywną prenumeratę i korzystają z Mojej Płytoteki, z serwisu Mojej Płytoteki, mają, słuchajcie, dostęp do dwóch najnowszych płyt z wydań miesięcznika. Tak, zupełnie. Tak, za darmo. Zupełnie, bez pieniędzy. Tak, tak. Też chcę być prenumeratorem. No, słuchajcie, warto dołączyć do prenumeratorów miesięcznika Bliżej Przedszkola. Bądźcie jak Miłosz, zostańcie prenumeratorami. Zawody. Emilko, jakie znasz zawody? Zawód miłosny. Zawody sportowe. Emilia. Ja się pytałem o zawody, jak na przykład aktor, murarz, programista, architekt, takie zawody. No bo akurat tematyka zawodów, nie sportowych, ani niemiłosnych, jest dość mocno poruszana ostatnio. Tak. A to wszystko przez to, że pojawiła się, słuchajcie, długo oczekiwana nowość. Która w zasadzie nowością nie jest. No, nie. Aż tak nie. Znaczy, dobra. W odświeżonej formie, znowu z powrotem w sprzedaży są publikacje serii Zawody. A dlaczego w odświeżonej, Miłosz? No właśnie, dlaczego w odświeżonej? Ponieważ dołączyło do tych publikacji, jest to publikacja rozbudowana, w uaktualnionej, zmienionej formie. Mamy tam również piosenki, mamy również... Teczkę z pomocami... Z planszami, tak. Propozycje zabaw? Tak. No, czyli temat tak, zawodów. Tak, ale została ona tak bardziej odświeżona też o to, że w scenariuszach zajęć są również propozycje zabaw do piosenek, które znajdziecie na tej płycie, prawda? I z tego co wiem, powstała jeszcze jedna dodatkowa część? Jest czwarta część, tak. Wśród nich jest właśnie, z tego co pamiętam, jest tam pani nauczycielka i tak dalej. Wcześniej nie było ogólnie. Są cztery części zawodów, które czekają na Was w sklepie Bliżej Przedszkola. A więcej dowiecie się o różnicach w
pierwszej, a między pierwszą a drugą wersją z krótkiego filmiku. Marek zostanie strażakiem, Marta pielęgniarką, Kamil chce być kominiarzem, Marysia siatkarką. Kiedy będę już dorosły, nie wiem kim zostanę. Zawody, zawody, zawody zawiodły nas również do... miesięcznika Bliżej Przedszkola z materiałami na marzec. Ja tutaj widzę bardzo ciekawą, w zasadzie cztery strony propozycji od pani Bożeny Formy Anny... Czy ja dobrze kojarzę, że to jest po prostu fragment tej publikacji Zawody? Tak, tak. Udostępniony za darmo, w miesięczniku. Udostępniony za darmo. Żeby sobie zobaczyć, jak to... Tak, przekonać się, jak to, wiesz, wygląda, w jaki sposób jest przedstawione. Oczywiście pomoce są dołączone do pakietu pomocy wersji plus miesięcznika. Widzę, że mamy tutaj dwie piosenki, przeróżne zabawy, wierszyki. A to wszystko związane z jednym zawodem. No. Zawodem aktora. A dlaczego aktora? No, drodzy Państwo, dlatego, że 27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. I mam nadzieję, że nasza propozycja w miesięczniku przybliży ten w tym dniu zawód aktora dzieciom, przedszkolakom. Będą się świetnie bawiły przy naszych propozycjach zabaw i sytuacji edukacyjnych. Serdecznie polecamy. I również do Międzynarodowego Dnia Teatru nawiążemy już, kończąc dzisiejszy odcinek, a to za sprawą scenariusza zajęć. Tak, scenariusza zajęć pani Agnieszki Dyniakowskiej na Dzień Teatru. Niech tak żyje teatr jest zatytułowany. Dla starszych dzieci tylko dopowiem. Tak, jest piosenka. Szykujemy przedstawię. O, muzyka Miłosz Konarski. Tak. A, sami znałem. To może posłuchalibyśmy sobie chociaż fragmenciku tej piosenki, tak na dobry koniec. Dobrze. My zapraszamy Was do prezentacji zabawy do tej piosenki, a tymczasem żegnają się z Państwem Emilia Rak i Miłosz Konarski. Kto potrafi tupać najgłośniej, tupać najgłośniej, tupać najgłośniej? Kto potrafi tupać najgłośniej, dołączy do nas właśnie dziś. Kto potrafi leżeć bez ruchu, leżeć bez ruchu, leżeć bez ruchu. Kto potrafi